Paulo, jeśli to oglądasz, to w informacjach masz mój mail, odezwij się, dogadamy się jakoś. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. To może być dla Was trochę szoczek, bo pierwszy raz w sumie od 1 kwietnia w takim odcinku czegoś nie zbudowałem, nie dobudowałem, a po prostu prezentuję Wam coś gotowego. Jednakże gotowało się we mnie niestety na środowym meczu i nie wytrzymałem. Mówię, muszę się sprawdzić. I to nie tylko muszę się sprawdzić, czy odbuduję ten zestaw, odbuduję go oczywiście do mojego sklepu przystańklocków.pl, gdzie no, zbudowałem go z miksa. Jest już tam wystawiony, jeżeli więc jesteście fanami piłki nożnej, no to możecie go tam znaleźć. Jeżeli jesteście wielkimi fanami Zinedina Zidana, no to również musicie wiedzieć, że jest to jedyny zestaw, gdzie ta figurka występowała i to jest autentyczny Zidane, otagowany zresztą Adidasem. Proszę, tutaj macie na dowód. Zestaw oczywiście pochodzi z początków lat 2000, kiedy to była... Czekajcie, to było Euro chyba, tak? To chyba było Euro, bo Mundial był w 2008 i w 2002, tak. Nie, to było Euro w 2000 roku, więc i wyszedł, nie wiem czy w sumie z tej okazji, czy nie, ale jakoś tak po prostu wyszedł. Całkiem zabawna instrukcja, jak widzicie, no bo rozkładana w poziomie. Oczywiście wtedy rozkładane instrukcje to był standard. Spójrzcie, ostatnio oczywiście na YouTubie jest pełno tych zestawów, każdy teraz przy okazji Euro pokazuje te zestawy, także tutaj zapraszam Was chociażby do Pirata, zajrzyjcie, on wiem, że ostatnio rzucał, spójrzcie, tu były autokary z kadrą, co prawda mało tej kadry, no ale cóż, było wielkie też boisko piłkarskie, oj, to wtedy było moje marzenie, chociaż piłką się nigdy za specjalnie prywatnie nie interesowałem, no i tutaj mamy ten zestaw, który no właśnie wygląda tak, jak widzicie, instrukcja całkiem prosta, właściwie 1-2 już złożone i później tu 1-2. Tutaj powinno być takie duże plastikowe opakowanie, niestety ja go nie mam. Przypuszczam, że no wiecie, z miksem, to przypuszczam, że komuś po prostu się popękało, komuś się po prostu rozpadło. No i cóż, pewnie jak ktoś kupi ten zestaw, no to będzie musiał nie wiem, jakieś opakowanie po jogurcie sobie z niego bramkę zrobić czy coś. Całkiem sprytne, nie powiem, rozwiązanie, chociaż oczywiście byłbym zwolennikiem zwykłej, tradycyjnej bramki wybudowanej z klocków Lego. Co tutaj też dostaliśmy, tak jak mówiłem, dwie figurki oraz piłkę. W sumie z piłką mogliście się spotkać już chociażby na moim mocku z Friends, gdzie, kurczę, tam właśnie były piłkarzyki też z powodu Euro, więc jakby piłka z czymś, co kiedyś pomyślałbym w miksie znaleziawszy to, że to jest podróbka, ale nie, to jest jak najbardziej Lego, szkoda, że nigdzie nie ma żadnego loga Lego ani nic. Mamy również, tak jak mówiłem, Zidana. Zidane jest, jak widzicie, no, jak na tamte standardy, no, po prostu, dzisiaj byłby zrobiony inaczej, wtedy był zrobiony tak, otagowany Adidas, o, tutaj, żeby byście nie mieli wątpliwości, oczywiście to jest nadruk, to wtedy nie takie oczywiste, bo to zawsze mogła być też naklejka, wbrew pozorom. Jest jeszcze drugi randomowy gracz na numerem 18, bramkarz, odbrakło mu tutaj fryzurki, żebyście też wiedzieli, w miarę spoko figurka. Jak to w ogóle działało, bo widzicie, tutaj mieliśmy na przykład, ja to nazywałem wtedy śrubokrętem, tak, i tu powinna być teraz ta bramka i powinniśmy sobie tak machlować tym, no niestety mówię, muszę zrobić to z wieczka po jogurcie. Tutaj mieliśmy też taki element, o, widzicie, tak zrobiony, że tutaj wchodziły nam nóżki, tu było zaczepienie, tutaj też było coś na palec. Całkiem ciekawe rozwiązanie, oczywiście jak na tamte czasy. Dzisiaj czy Lego coś takiego zrobiło? No chyba trochę mam nadzieję, że nie. Jak widzicie, również tutaj ten element, który tu był, no właśnie, na palec. Można było. No w wersji tej piłkarzykowej na tej podkładce stricte jak takie piłkarzyki z lat 90. było zrobione tak, że jest tutaj sprężyna, działa perfekcyjnie praktycznie. No i działa to tak, że wkładaliśmy sobie tutaj piłę i patrzcie, i się tak strzelało, widzicie, wyrzut całkiem duży, całkiem solidny, tutaj jest w ogóle jeszcze wgłębienie na tą piłkę, o, teraz widzicie, no i dostawaliśmy też tutaj taką, proszę ja was, planszę, bramki do gry, do trenowania, do treningu, by sobie celność potrenować. I tu już widzicie, za trafienie do dolnych bramek mamy 5 punktów, za trafienie do górnej mamy 10 punktów. I kurczę, czuję się aż dziwnie tutaj dzisiaj, że nic nie dobudowałem do tego. Czuję, jakby ktoś zabrał mi kawałek życia, czuję się, jakby ktoś wyrwał mi fragment dnia, czuję się w ogóle, nie, naprawdę, czuję się mniej kreatywny. Od 3 miesięcy codziennie rano wstaję, praktycznie coś codziennie, prawie codziennie coś wstaję, rano buduję. Dzisiaj tego w ogóle nie zrobiłem, ale mówię, no kurczę, no nie, oglądałem ten mecz i mówię, no nie, trzeba pokazać, jak się gra, kurczę, i mówię, co prawda pierwszy raz mam ten mechanizm w rękach, serio, pierwszy raz, nigdy tą piłką nie strzelałem, pierwszy raz było teraz na wizji, a i tak pewnie im pójdzie lepiej niż naszym, w sensie to nie jest tak, że się śmieje z naszych, zrobili co mogli, a że niewiele mogą, no to... No to cóż, moi drodzy, tylko tyle, że przegrałem dużo pieniędzy na tych meczach, bo obstawiałem, kurczę, z Hiszpanią, a w ogóle to dużo gadać, moi drodzy.
Sprawdźmy, jak moja celność. Mam nadzieję, że Paulo to ogląda, że Paulo ma otwarty umysł dla nowych zawodników. Słuchaj, Paulo, ja może najmłodszy nie jestem, ale zaraz pa, co się chłopie dzieje. Terapa. W ogóle tutaj patrzcie, jeszcze mogliśmy tak sobie tym palcem majchlować. Ej, naprawdę to było kurde spoko. Ej, to było naprawdę spoko. Ej, tak serio. Serio rozwiązanie. Kiedyś było lepiej, moi drodzy, uwaga. To był pierwszy strzał, więc jakby nie. To był drugi strzał, więc jakby nie. To był trzeci strzał, więc jakby nie. Czwarty strzał. No i proszę, 5 punktów, a 5 punktów, tak 5 goli, piąty, aha, to o to chodziło, że za piątym strzałem trafiasz, tak jest, bo to mój piąty strzał, za piątym strzałem trafiłem, dobra, o to chodziło, nie? No proszę, dycha była prawie, ej! Kurde! Malaka! No kurde! Ej, przeciało, powtórka. Wiesz co, Paulo? Może jednak nie dzwoń. Ale wpadaj, Paulo, na mój sklep, bo może tam kupisz ten zestaw i tym zestawem będziesz pokazał chłopakom, jak się gra, co? Co ty na to? I co wy na to, moi drodzy? Co wy na to, że taki filmik się tutaj dzisiaj pojawił? Mnie brakuje tego budowania, ale w sumie też brakuje mi trochę kabeli, takich stricte kabeli, więc kurczę, może czas jednak przemyśleć swoje życie. No nie wiem, piszcie mi, co sądzicie, piszcie mi, co byście chcieli, moi drodzy. Ja natomiast dzisiaj się z wami żegnam, życząc wam miłego weekendu, ale oczywiście nie odpuszczajcie mojego kanału, bo jutro też będzie film. Nie odpuszczajcie też mojego sklepu, nie odpuszczajcie też kliknięcia subskrypcji mi, będę wam bardzo za to wdzięczny. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Baaa!